Dobra, w sumie. No widać, mamy takiego case'a Maximusa. Tu jest mój case'ik z Gruberem. Naprawdę case bardzo fajny. Tu musimy, akurat nie udało się nam skończyć nim gruberować. Dobra. To jest case, tu mamy Deutschfahrer. Przy owczarni tu jest JCB sąsiada, JCB drugi sąsiada. Fend jest, rzucimy sobie szybko trójkę, żeby nie chodzić bezsensownie. Co? Jedźmy wapnować. Więc jedziemy. Tylko nie wiem, na to pole jechać? Na to w sumie, co mi szkodzi? Musimy i tak wapnować dużo pól. Więc lećmy z tym wapnem. Mogłem w sumie wziąć traktor ze szerokimi oponami, ale że był case na cienki pod ręką, bo ostatnio nawozy rozsiewałem case'em, więc był pod ręką, no to wzięliśmy w tym momencie akurat case'a. I wapnujmy to. Skończmy wapnować. Bo to jest to pole do wapnowania. Wiem, że jeszcze jest jedno pole do wapnowania. A później to już takie inne mam sprawy do roboty. Głównie związane z pracami innymi. Musiałem teraz podatek zapłacić, więc podatek trzeba było przepięknie zapłacić, maszynę opłacić, wszystkie za wszystką rejestrację, nie rejestrację, wszystko musiałem zapłacić, ubezpieczenia budynków, budowli, obory, teraz owczarni, plus wybudowałem nową jedną wiatę, więc poszło strasznie dużo pieniędzy na same głupie ubezpieczenia AOC, przeglądy, nieprzeglądy, to naprawdę też masakrycznie dużo pieniędzy poszło. Bo się większość, czy prawie te wszystkie początkowe traktory, to się wszystko kończyło ubezpieczenia i przeglądy. Nowe traktory, wszystkie, ten Holmer dzisiejszy też trzeba go opłacić, ubezpieczyć. Większość traktorów, które mają mniej niż, no, te ma akurat 4, 1, bo to godzina. Ale takie jak New Holland, czy inne traktory, to wszystko o ten case Maximu, Max, ten 135, co przed chwilą nim jechaliśmy, znaczy przejechaliśmy się nim troszkę, te dwa Deutschfahry, to z ładowaczem, tak, z ładowaczem i osobny, to wszystko jest ubezpieczone, świeżutko, wszystko pieniądze. Na wszystko pieniądze poszły, więc słuchajcie, jednak to są, jeśli chodzi o to, to są bardzo duże koszty. No i trudno w sumie, zapłacone jest dobrze, więc. Dobra, w sumie miałem to tylko głównie poletowy wapnować. Więc powiedzmy, że cel został osiągnięty. Miałem więcej wapnować, ale nie ma sensu za przeproszeniem. Dobra, co tu w sumie jeszcze można byłoby zrobić? Przelecimy. Orać. O, jest nowy case. Ma niecałą jedną motogodzinę. Ten Deutschfahrer 1 też bardzo fajny, polecam. Przyjedźmy w sumie case'em. Również bardzo fajny, polecam. Jeśli chodzi o modyfikacje, naprawdę wszystkie o rękę, to kierownicę, drzwi,
Szyberdach, nie szyberdach, roleta. To wszystko jest. Naprawdę bardzo fajne. Powiedziałem, tu mam akurat słonecznik do skoszenia. No i taki naprawdę w środku też bardzo ładnie zrobiony. Podłokietnik można podnieść. Gaz ruchomy. Naprawdę multum rzeczy. Nie to. Dobra. Gruberujemy tam, gdzie była soja. Case'em. Po prostu musimy dociągnąć do ile? Do 30 minuty odcineczek, żeby cokolwiek robić. Więc teraz akcja gruberowanko. Case'em. Tylko wiem, że on ma akurat opcję jeszcze ładowacz, ale po prostu ja mu nie dałem ładowacza, gdyż dałem ładowacz w tej czwarze. Ja mu po prostu nie dawałem mu jeszcze większego obciążenia, gdyż po prostu już ma obciążenie, bo robi z gruberem, a nie chciałem mu po prostu jeszcze dodawać obciążnik ma sam założony, więc nie chciałem go jeszcze bardziej męczyć. Powiem tak, płciutko to gruberujemy. Tak, żeby tylko się wszystko przykryło. Tak to można określić. Dobra. I gruber kończy. No ogólnie te pole, no trzeba czymś je obsiać, więc ogólnie te pola, już te pierwsze, tak ciężko strasznie nam to się wszystko obsiewa, gdyż są malutkie, niby szybko schodzi. Ale to jednak jest za małe, po prostu to są pola już dla moich maszyn. No na chwilę obecną, no kupiłem właśnie coś takiego, taki zestawik case'a i kupiłem ten gruberek. W sumie z myślą o te po, na ty, z myślą właśnie o tych polach, tych trzech polach, właśnie myślą o tych. Kupiłem case'a z gruberem. Siewniki, to wszystko te dużymy będziemy obsiewać, ale po prostu nie chcę mi się, powiedzmy, do uprawiania gnać w fenda z kultywatorem wielkim, skoro ja sobie mogę, powiedzmy, zrobić inną rozrywkę, trochę więcej pojeździć ciągnikiem i sobie zrobić małym gruberem, zrobić to samo, co bym zrobił w ciągu godzin 15 minut, a tak to sobie tu będę jeździł sobie godzinkę 15 minut i też również to zrobię to samo, co miałbym zrobić w ciągu, nie wiem, tam 10 minut. Także taka jest, powiedzmy, różnica. Więc miałem dzisiaj w sumie nagrywać Eurotracka, ale jakoś mi się czy nie chciało. Chciałem zrobić całkowicie inny odcinek, ale mi jakoś modyfikacje niby w logu się pokazują, ale jak chcę kupić, powiedzmy, samochód, to jakoś go nie ma w salonie, powiedzmy, bo chciałem tam zrobić całkiem fajny odcinek z Sprinterem, Mercedesem, no ale go w ogóle nie było u dealera, nie wiem jak to się kupuje, jakby ktoś wiedział jak się kupuje po prostu modyfikacje w Eurotracku, to napiszcie mi w komentarzu, albo napiszcie na Facebooku, tak żebym wiedział po prostu, bo w sumie muszę później wejść na to YouTube, zobaczyć co tam od twórcy tego case'a. Bardzo fajny. Naprawdę case pierwsza klasa. Więc no po prostu chciałem zrobić całkowicie inny odcinek, no ale tak w sumie wyszło, że nic nie wyszło. Tylko co kupiłem, no to w sumie co ja wam będę opowiadał, może jutro się uda, to nagram. Nie, jutro nie będę nagrywał, jutro muszę, za dużo mam roboty, to bardziej w piątek będę nagrywał wieczorem. Więc w piątek, jak będę nagrywał Eurotracka, to się, powiedzmy, wszystko dowiecie. Co się pozmieniało, bo się naprawdę bardzo dużo zmieniło w Eurotracku. No tutaj w sumie też się zmieniło dużo w farmingu od ostatniego odcinka. Więc na pewno dużą różnicą są te
trzy nowe ciągniki plus Holmer. To są nowości, plus Buraki, plus Pottinger, plus jeszcze jeden jakiś tam kultywator. Brakowało mi właśnie tego słowa. Całkiem w sumie tak jeżdżę w kółko. Jest godzina ogólnie troszkę już późna, muszę zaraz lecieć się uczyć, bo już za chwilę jutro szkoła, więc... Czy nie, w sumie nie wiem, jest 19:22. Dla niektórych może być wcześnie, dla mnie już jest późnawo. Muszę lecieć się uczyć, plus muszę jutro wcześnie wstaję. Wiem, muszę sobie nastawić budzik, włączyć budzik. Wcześniej wstaję, więc ogólnie muszę wcześniej spać, bo wstaję za 10:06 rano, więc jak ma ktoś, wie ktoś jak to jest ból wstawania ja za 10:06 rano, to wiedzcie, to wiedzieć co to jest, co to znaczy wstawać za 10:06. Jest dobrze, że tylko jest to, że ja no w sumie no 5 razy w tygodniu wstaję, nie? Sobotę i niedzielę sobie odpukuję, zawsze sobie śpię tam, nie wiem, do 9, 10 w soboty. Jak przyjdzie jakaś robota, to w sumie nie, w sobotę nie akurat. Jak przyjdzie robota, to w sobotę wstaję 7-8 rano, a jak nie ma roboty, to sobie mogę leżeć tam do 9, 10 i leżę, a w niedzielę no to do 9, albo niekiedy do 8, albo niekiedy do 7, zależy tak samo, czy jest jakaś. Czy są jakieś obowiązki, czy nie ma żadnych obowiązków. Także, no, 2 dni teraz pod rząd muszę wstawać. No, w sumie 2 dni, no. No, teraz jeszcze 2 dni do weekendu, do soboty, więc musimy wytrzymać po prostu. Więc jak wytrzymam te dwa dni jeszcze wytrzymam, no to będzie wszystko fajnie. Będziemy w święty spokój. I weekend, a ten weekend znowu przeleci tak szybko, że naprawdę. No ale dobrze, że jest ten weekend. Bo tak to jakby to nie było tego weekendu, no to byłoby naprawdę źle. Co ja będę robił w sobotę? Coś na pewno będę. Coś pewnie będę kombinował albo dłubał gdzieś w garażu. Jakąś robotę będę robił. Także. Bo sobota, tata gdzieś jedzie z bratem, więc no coś na pewno będę robił, nie mówię, że nic nie będę robił, tylko co, no to właśnie nie wiem, co będę robił. To jeśli się znajdzie jakieś, może coś, jakieś przygotowania przed sezonem, przed jakimiś robotami w polu, zobaczyć. Dobra, jest prawie, no dziś przejedziemy sobie jeszcze raz, no 2 razy się przejedziemy. W tom. No i ogólnie mówiłem niecałe może gdzieś z 8 minut na nagrywania i powiem wam, że skończyliśmy, to prawie skończyliśmy całe pole, no to tak to bym przejechał parę razy wielkimi na odcinku, by w sumie nic nie było tego widać, a tak to sobie pojeździliśmy małym, trochę sobie pogadałem z wami, więc jest ogólnie dobrze, nie ma co mówić. Więc, dobra, tu wjeżdżamy, opuszczamy, ostatni przejazd, Fancam 18, dobra. I zobaczmy jak tam stoi, dobra. Przejedźmy. No wiem, że krzywo przyjechałem, ale tu sobie nie ma teraz znaczenia. Aha, spoko, ja sobie ustawiłem trójkę. Także co, to było na tyle w dziesiątym odcinku. Dziękuję za obejrzenie i zapraszam do kolejnych odcineczków. Na razie.